Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Powołanie świeckich do świętości. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 24 listopada 1993 roku. Kościół jest święty i wszyscy jego członkowie powołani są do świętości. Świeccy uczestniczą w świętości Kościoła jako pełnoprawni członkowie wspólnoty chrześcijańskiej. To uczestnictwo w świętości Kościoła, które moglibyśmy nazwać ontologicznym, również w przypadku świeckich, znajduje swój wyraz w etycznym i osobistym dążeniu do świętości. Ze względu na tę zdolność i powołanie do świętości, wszyscy członkowie Kościoła są równi. Stopień osobistej świętości nie zależy od pozycji zajmowanej w społeczeństwie ani w Kościele. Lecz jedynie od tego, w jakiej mierze człowiek żyje miłością. Świecki, przyjmujący wielkodusznie miłość Bożą do swego serca i życia, jest bardziej święty niż kapłan lub biskup, przyjmujący ją w sposób przeciętny. Chrześcijańska świętość zakorzeniona jest w przynależności do Chrystusa przez wiarę i chrzest. Ten sakrament leży u źródeł eklezjalnej komunii w świętości. Wynika to z tekstu Pawłowego. Jeden jest Pan, jedna Wiara, jeden Chrzest, przytoczonego przez Sobór Watykański II, który na jego podstawie mówi o wspólnych cechach, łączących Chrześcijan w Chrystusie i Kościele. W to uczestnictwo w życiu Chrystusowym przez Chrzest wszczepiona jest świętość ontologiczna eklezjologiczna oraz etyczna każdego wierzącego, czy to duchownego czy świeckiego. Sobór naucza. Wyznawcy Chrystusa powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie nie ze względu na swe uczynki, lecz wedle postanowienia i łaski Bożej w chrzcie wiary stali się prawdziwie Synami Bożymi i uczestnikami Natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Świętość to przynależność do Boga. Ta przynależność urzeczywistnia się w Chrzcie, kiedy Chrystus przyjmuje na własność ludzką istotę, by uczynić ją uczestnikiem boskiej natury, która jest w niej dzięki wcieleniu. Chrystus staje się w ten sposób prawdziwie, jak powiedziano, życiem duszy. Sakramentalne znamie wyryte w człowieku przez Chrzest jest znakiem i węzłem poświęcenia się Bogu. Dlatego Paweł, mówiąc o ochrzczonych, nazywa ich świętymi. Jak już jednak powiedzieliśmy, z tej świętości ontologicznej wypływa powinność dążenia do świętości etycznej. Jak uczy sobór, Wszyscy powinni zachowywać w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego. Wszyscy powinni dążyć do świętości. Ponieważ noszą już w sobie jej zarodek. Powinni rozwijać tę świętość, która została im udzielona. Wszyscy powinni żyć jak przystoi świętym. I przeoblec się jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Dana im świętość nie chroni ich przed pokusami i przed wszelką winą ponieważ w obecnym życiu nadal istnieje w ochrzczonych nieusuwalna ułomność ludzkiej natury. Sobór Trydencki naucza w związku z tym, że nikt nie może uniknąć przez całe życie wszelkiego grzechu, nawet poprzedniego, bez specjalnego Bożego przywileju, jaki zgodnie z wiarą Kościoła został udzielony Najświętszej Maryi Pannie. Zachęca to do modlitwy, by uzyskać od Pana zawsze nowy dar łaski, wytrwania w dobrym, i przebaczenia grzechów, przebacz nam nasze winy. Według Soboru wszyscy wyznawcy Chrystusa, również i świeccy, powołani są do doskonałości miłości. Dążenie do świętości nie jest przywilejem nielicznych, lecz zadaniem dla wszystkich członków Kościoła. A podjęcie tego zadania oznacza wytrwałe zmierzanie ku świętości. Jak mówi Sobór, Pan Jezus, boski nauczyciel i wzór wszelkiej doskonałości, głosił uczniom swoim jakiegokolwiek stanu, wszystkim razem i każdemu z osobna, świętość życia, której sam jest sprawcą i dokonawcą. Bądźcie wy Wtedy doskonali jako i Ojciec Wasz Niebieski doskonały jest. I dlatego wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego. I do doskonałości miłości. Właśnie dzięki uświęceniu jednostki wkracza w społeczność ziemską nowa ludzka doskonałość. Jak mawiała błogosławiona Elżbieta Leseur, każda dusza, wznosząca się ku niebu, podnosi za sobą świat. Sobor uczy, że dzięki tej świętości, także w społeczności ziemskiej, rozwija się bardziej godny człowieka sposób życia. W tym miejscu warto zauważyć, że nieskończone bogactwo łaski Chrystusowej, udzielanej ludziom, wyraża się w wielości i różnorodności darów, dzięki którym każdy może służyć i obdarzać innych w jednym ciele Kościoła. Święty Piotr zachęcał do tego chrześcijan Azji Mniejszej, kiedy wzywając ich do świętości, pisał: Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, słuszcie sobie nawzajem! Tym darem, jaki każdy otrzymał. Również Sobór Watykański II mówi, że w rozmaitych rodzajach życia i powinnościach jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje duch Boży. Wspomina następnie o drodze świętości biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, pragnących zostać sługami Chrystusa oraz tych wybranych przez Boga ludzi świeckich, których powołuje biskup. Aby się całkowicie poświęcili apostolskiej działalności. Bardziej bezpośrednio rozpatruje drogę świętości chrześcijan żyjących w małżeństwie. Małżonkom zaś i rodzicom chrześcijańskim przystoi, aby własną idąc drogą przez całe życie podtrzymywali się wzajemnie własce z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości od Boga potomstwu wpajali chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty. W ten sposób bowiem dają oni wszystkim przykład niestrudzonej i szlachetnej miłości. W ten sposób też budują braterską wspólnotę miłości i stają się świadkami oraz współpracownikami płodności matki kościoła na znak i na uczestnictwo w owej miłości, jaką Chrystus umiłował oblubienicę swoją i wydał za nią siebie samego. To rozumowanie, można i należy zastosować również do sytuacji osób żyjących samotnie, czy to w rezultacie świadomego wyboru, czy też szczególnych wydarzeń i okoliczności a więc do ludzi stanu wolnego, wdowców, czy też żyjących w separacji i oddaleniu. Do wszystkich skierowane jest Boże wezwanie do świętości, urzeczywistniające się w miłości. Można i należy uwzględnić tu, jak uczynił to synod w 1987 roku, także tych, którzy w swym zwyczajnym życiu zawodowym i w codziennej pracy działają na rzecz dobra braci i postępu społeczeństwa, biorąc wzór z Jezusa robotnika. Wreszcie, można i należy uwzględnić tych wszystkich, których, jak mówi Sobór, gnębi ubóstwo, słabość, choroba. I rozmaite troski, albo którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości. Oni to szczególnie jednoczą się z Chrystusem cierpiącym dla zbawienia świata. Istnieje zatem wiele aspektów i form świętości chrześcijańskiej, dostępnej dla świeckich, żyjących w różnych warunkach, w których wezwani są do naśladowania Chrystusa. I mogą otrzymać łaskę konieczną do spełnienia swej misji w świecie. Ich wszystkich Bóg zaprasza, by szli drogą świętości i wskazywali ją swym towarzyszom życia i pracy w świecie rzeczywistości doczesnych.